Lips TV. Liberalny punkt widzenia. Obserwuję debatę, a właściwie jej brak. Ponieważ, żeby zaistniała debata publiczna, to taka debata musi się opierać o jakieś realne informacje, które obywatele powinni mieć na temat tego, jak działa państwo, jakie są problemy społeczne. Media lubią dokonywać uproszczeń, skrótów, no bo wiadomo, czas nie jest z gumy. Trzeba szybko podać jakiś interesujący materiał. Najlepiej, żeby pokazać całe spektrum problemu, pokazując dwóch kłócących się ze sobą ludzi. W związku z tym polaryzuje się społeczeństwo. A jeśli tak, to znaczy, że nie ma czasu na to, żeby porozmawiać na temat naprawdę ważnych społecznie kwestii. I jeżeli miałbym wskazać jakiś konkretny problem, to powiedziałbym, że trzeba zacząć od problemów fundamentalnych, a więc właśnie braku informacji. Obywatele nie wiedzą, jak działa państwo, nie wiedzą, jakie są wskaźniki realizowania poszczególnych zadań publicznych. Jakby kto kogoś zapytać, w jaki sposób jest konstruowany budżet, to by po prostu zwariował. Ustawa budżetowa jest gigantyczna. Przysłuchiwałem się temu, w jaki sposób na przykład debatowano o pieniądzach związanych z wymiarem sprawiedliwości na ten rok, który mamy w tej chwili. No i okazuje się na przykład, że Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych musiał prosić o to, żeby mu dali 1 000 000 zł, bo musi wynajmować biuro. No okej, 1 000 000 zł, tak? Ale dlaczego nie mamy takiego zestawienia na temat wszystkich kosztów działania państwa? Aby każdy obywatel sobie mógł, na przykład, skoro możemy już korzystać z internetu, żeby mógł sobie po prostu przeklikać się, posortować informacje na temat tego, ile co kosztuje, na co są pieniądze wydawane i tak dalej. Dostęp do informacji publicznych generalnie jest problemem. Ja twierdzę, co nie spotyka się zbyt często ze zrozumieniem, że jeżeli obywatele mają pełnić władzę zwierzchnią Rzeczpospolitej Polskiej, a przecież ta konstytucja o tym mówi, no to obywatele, żeby pełnić taką funkcję tej władzy zwierzchniej, no to muszą mieć informacje na temat działania państwa. Jeżeli nie mają informacji na temat działania państwa, to znaczy, że nie są podmiotem realizującym taką władzę zwierzchnią, tylko są przedmiotem zarządzania. Zarządzają nimi ci, którzy taką informacją dysponują. Więc w pierwszej kolejności trzeba dać obywatelom informację. A właściwie nikt nikomu nic nie da. Bo to jest raczej takie socjalistyczne myślenie, że czekamy, aż ktoś nam coś da. Nie. Obywatele muszą domagać się informacji, brać tą informację, zabiegać aktywnie o to, by taką informacją dysponować. Jak to zrobić? No. Można na przykład popierać takich kandydatów, którzy o to zabiegają. To jest najprostsza odpowiedź. Druga, no to aktywnie włączyć się w składanie wniosków o dostęp do informacji publicznej. Domagać się, żeby dziennikarze, którzy opisują świat polityki, świat społeczny, żeby opierali się na dowodach. To znaczy, żeby nie mówili, że jak dowiedział się nasz dziennikarz, tylko żeby powiedzieli tak, zapytaliśmy o treść dokumentu, to jest treść dokumentu. No bo w tym momencie media tylko tak naprawdę pełnią tą funkcję kontrolną w państwie. Wydaje się, że część mediów nie pełni kontrolnej funkcji w państwie, tylko przeszły już na tą drugą, ciemną stronę entertainmentu, czyli rozrywki. No a to dla społeczeństwa nie jest dobra wiadomość. Zanim powiem o czymś, co też mogłoby podnieść jakość życia obywateli, czyli o tym, że obywatele powinni się tak naprawdę włączyć w życie publiczne, to trzeba powiedzieć, że informacja jest spoiwem społeczeństwa. Znaczy, bo składamy się jako społeczeństwo, znaczy ludzie to jednostki. Mamy jednostki, mamy świadomość w swoich głowach, a przecież jeżeli się nie wymieniamy informacjami, to nie tworzymy społeczeństwa. Czyli informacja jest spoiwem społecznym. Jeśli tak, to warto zastanowić się nad tym, czy ktoś, kto chce zawłaszczyć informacje, przez przypadek nie działa antyspołecznie. Więc to jest jakby punkt wyjścia do tego, żeby zacząć się zastanawiać nad tym, co to jest domena publiczna, dlaczego informacje są zawłaszczane. W XVIII wieku w Wielkiej Brytanii był taki proces, który polegał na grodzeniu gruntów wspólnych. Były pastwiska, było wiadomo, że jeżeli ktoś, kto ma więcej owiec, wypuści na wspólny grunt te owce, no to te owce zeżrą po prostu to, z czego korzystała cała wieś. W związku z tym też zaczęto ogrodzić, potem pojawiła się jakaś taka tendencja do coraz większego zwiększania monopolii. No właśnie, a monopole
Jeżeli myślimy o monopolach, no to na przykład prawo autorskie to też monopol. Monopol prawny autorski. Zastanawiam się, zwłaszcza w kontekście tematu, który jest poruszany w Państwa medium, czy liberałowie, czy libertarianie są zwolennikami własności intelektualnej, na przykład jako przecież pewnego rodzaju monopolu. No ale bez monopolu takiego, ten monopol daje prawo, bo bez przepisu prawnego taki monopol faktycznie by nie istniał. Inaczej niż w przypadku świata realnego, bo własność to jest coś, co mogę obronić. Fizycznie zwykle. W przypadku informacji się nie da faktycznie zawłaszczyć. No i teraz pojawia się pytanie, czy nie powinniśmy chronić tego, co jest dobrem wspólnym? Co jest dobrem wspólnym w sferze informacji? A żeby chronić coś, na czym nam zależy, to trzeba się włączyć aktywnie w obronę takich wartości, takich działań. Jeśli przyjmie się, że żeby obywatele mogli sprawować władzę zwierzchnią w Rzeczpospolitej Polskiej, muszą mieć informacje. Jeżeli przyjmie się, że spoiwem społecznym jest informacja, to trzeba dalej się zastanowić, co zrobić, żeby obywatele rzeczywiście mogli pełniej korzystać z demokracji, bo uważam, że demokracja jest tym, o co warto walczyć. I demokracja tak naprawdę daje szansę obrony wolności i praw. Chociaż rzeczywiście konstytucja mówi, że w niektórych sytuacjach można wolności i prawa konstytucyjne lekko ograniczyć ze względów istotnych konstytucyjnie. No ale jeżeli chcemy o to zabiegać, no to musimy być aktywnymi obywatelami. To znaczy, że należy spełnić postulat partycypacji obywatelskiej. Obywatele muszą aktywnie domagać się swoich praw, bo jeżeli się nie będą domagali swoich praw, to nikt im nic nie da. To będzie raczej obrazek z socjalizmu, kiedy pociąg spóźniony o 80 albo 90 minut podjeżdżał na stację i był już tak napakowany ludźmi, że żeby do niego wejść, to trzeba było wejść przez okno. A jak się wchodziło przez okno, to tam była taka tabliczka: nie wychylaj się. I to jest właśnie takie myślenie, które nadal pokutuje, jak sądzę, w Polsce. Więc być może idzie coś nowego, być może jest tak, że obywatele widzą, że żeby coś uzyskać, to trzeba o to aktywnie zabiegać. Czy to jeżeli chodzi o prawa konstytucyjne, czy to jeżeli chodzi o przedsiębiorczość. Znaczy, przedsiębiorczość to jest właśnie podjęcie pewnego ryzyka, działanie na rzecz określonego celu, akurat tutaj gospodarczego. A więc partycypacja obywatelska, czyli aktywne włączenie się w życie publiczne, aktywne zabieganie o to, by cele, które ktoś ma jako obywatel, były realizowane. Na czym to może polegać? No może to polegać na tym, że się składa wnioski o dostęp do informacji publicznej, może polegać to na tym, że się składa petycje, może to oznaczać, że jeżeli urząd źle działa, to się składa skargę na przykład na bezczynność administracji i potem się idzie do sądu, bo prawo się realizuje w sądach. To nie jest tak, że ja będę lamentował, że oto urząd źle działa i nic więcej z tym nie zrobię. Są mechanizmy, trzeba znać mechanizmy i trzeba aktywnie i świadomie z nich korzystać. Jeżeli to będzie, to znaczy, że to będzie troszeczkę taka sytuacja, jak z brakiem przyzwolenia na to, że ktoś bije psa, albo brakiem przyzwolenia na to, że ktoś najbliższą okolicę, jest wandalem najbliższej okolicy. Po prostu, jeżeli nie ma przyzwolenia, okolica jest chroniona. My jesteśmy strażnikami swojej własnej wolności. Oczywiście są też osoby słabsze. No i teraz pytanie, w jaki sposób społeczność może im pomagać, bo wyobrażam sobie, że jest w interesie społecznym, żeby pomagać słabszym. Takim, którzy nie potrafią. Ale w jaki sposób im pomagać? No być może właśnie edukując. Być może właśnie przez przykład. Być może robiąc coś pokazuje się, okej, tak można zrobić. No to na tym polega moje na przykład zaangażowanie dzisiaj, tak? Natomiast też wiem i ostatnie doświadczenia to pokazują, że nawet można mieć wielką fantazję, można aktywnie zacząć realizować swoje plany, zamierzenia, realizować swoje prawa, ale w życiu społecznym bardzo wiele zależy od innych obywateli. Innymi słowy, jeżeli ktoś dzisiaj mówiłby, nie mam na kogo głosować, na przykład w najbliższych wyborach, to musi sobie zadać pytanie, co zrobiłeś przed tymi wyborami, żeby mieć takiego kandydata? W jaki sposób zaangażowałeś się w to, żeby kandydat, który będzie Ci pasował, miał szansę wystartować do wyborów. I jak to można zrobić? No można na przykład zbierać podpisy.
Ja teraz zbieram podpisy, a kiedy będzie ten materiał puszczany, to pewnie już to będzie nieaktualne, więc nie jest żadną reklamówką, jak sądzę. Ale generalnie ludzie nie angażują się. Po co my to mamy zbierać? Po co mamy popierać jakiegoś człowieka? Kim on jest? Nie wiemy, nie interesujemy się, nie chcemy tego w ogóle wiedzieć. Dajcie nam spokój. No właśnie, dajcie nam spokój, to znaczy, że ktoś przyjdzie, kto będzie aktywny i jego cel będzie zrealizowany. A cele biernych, a cele biernot nie będą realizowane. Jeżeli obywatele mają dostęp do informacji, zagwarantowali go sobie swoją aktywnością, swoim zaangażowaniem, tym, że wywalczyli sobie ten dostęp do informacji na temat działania państwa. Jeżeli wiedzą w związku z tym, że bierność nie służy ich interesom, jeżeli traktują państwo w kategoriach dobra wspólnego i wiedzą, że to państwo może istnieć w takim kształcie i w takim zakresie, by ten ich interes rzeczywiście był realizowany, to wszystko składa się na lepsze prawo. Dlatego, że jeżeli tworzy się prawo, to trzeba najpierw zidentyfikować problem społeczny. No bo prawo jest funkcją życia społecznego, więc musi być najpierw zidentyfikowany problem społeczny. Nie da się go zidentyfikować, jeżeli nie będziemy w procesie legislacyjnym sięgać po dane publiczne, po dowody tak naprawdę. Musimy sięgać po dowody, czyli po informacje na temat tego, co dokumentuje problem społeczny. Mamy duże bezrobocie? Skąd o tym wiemy? Muszą być jakieś wskaźniki, które nam o tym powiedzą. Ktoś to musi badać, musi powstać analityka publiczna, której dzisiaj nie ma. A więc jeżeli to będzie, to dalej musimy pytać przecież obywateli, członków społeczeństwa, którzy w tym państwie sprawują władzę zwierzchnią. Czyli musimy organizować konsultacje publiczne, ale nie takie pozorne, że o to pytamy, ale nie słuchamy odpowiedzi. Pytamy, ale nie odpowiadamy. Czyli wtedy możemy mówić o tym, że konsultacje publiczne nie są responsywne. Jeżeli pytamy obywateli, to oni nam powiedzą, gdzie jest ich problem. Oni nam dokładnie powiedzą też, gdzie ktoś biorący udział w konsultacjach próbuje zmanipulować tego, kto jest gospodarzem konsultacji publicznych. Innymi słowy, ja uważam na przykład, że lobbying jest w porządku. Lobbying jest tym, co każdy obywatel powinien robić. Powinien lobbować o prawa swoje, czyli obywatelskie, a obywatele, którzy są przedsiębiorczy, też są obywatelami, czyli na przykład przedsiębiorcy też mogą lobbować. To jest nic złego. Gdzie jest problem? No, tu jest problem, gdy myślimy o lobbingu jako pewnego rodzaju patologii. Na przykład i mieszamy lobbing z korupcją. Co innego korupcja, co innego lobbing. Lobbing jest proobywatelski, korupcja jest czymś złym i narusza substancję społeczną i narusza dobro wspólne obywateli i państwa. Jeżeli mamy ten lobbing, jeżeli lobbujemy, no to oczywiście i stanowiska w takim procesie lobbingu powinny być jasne. I ja, jako obywatel, powinienem mieć dostęp do materiałów, które prezentują inni, którzy konkurują o zasoby, w tym o władzę, którą daje dana ustawa. I jeżeli zobaczę, że tam jakaś grupa albo jacyś inni obywatele próbują manipulować informacjami, podają nieprawdziwe informacje, na podstawie których ktoś mógłby potem tworzyć prawo, to powinienem móc na to reagować. I w tym momencie mamy debatę publiczną rzeczywiście. Bierzemy źródła takie jak dane publiczne, analitykę publiczną, konsultacje publiczne. Obywatele, którzy mogliby, a dzisiaj tego nie mają prawa zrobić, mogą zainicjować wysłuchanie publiczne w Sejmie. To wszystko sprawia, że prawo nagle staje się lepsze, ponieważ uwzględnia szersze spektrum interesu społecznego. Wyłapuje się w takim procesie wszelkie błędy, które się pojawiają wtedy, kiedy ktoś jest gatekeeperem, myśli, że zjadł wszystkie rozumy i twierdzi, że teraz będzie tak. Ale nie zauważył czegoś, co jest gdzieś indziej i to coś innego burzy na przykład cały ten kształt. Dobrym przykładem jest to, że była taka sytuacja, kiedy posłowie uchylili przepisy, które wcześniej ci sami posłowie już wcześniej uchylili. Czyli sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał powiedział, że no, dajcie spokój, no, państwo nie może tworzyć pustych przepisów. Jeżeli nie mamy analityki publicznej, która by też powiedziała, jakie jest prawo w danej chwili, tego typu sytuacje się zdarzają. Ale nie powinny się zdarzać. To nie jest w interesie obywateli. LIPS TV. Liberalny punkt widzenia.